Kiedy to było? O tego to nikt z żyjących nie pamięta. Nawet dziadkowie powiadali, że tylko od swoich dziadków to słyszeli. Co się zdarzyło, to pewne. Bo kto by sobie coś takiego wymyślał? Dziadkowie opowiadali z taką wiarą, że nikt nie wątpił. A działo się to wtedy, kiedy biesy w Bieśniku tak dokucały ludziskom, że tracili cierpliwość i ogarniała ich rozpacz. Panowanie, trzeba poskromić! Trzeba coś ich zrobić, bo by się tu żyć nie dało! Te biesy tak się rozhulały i rozmnożyły, że trzeba szukać sobie innego miejsca do życia. A gdyby tak... kościółek wybudować! Taki wiksy od... wszystkich kaplicek. Tak. Figur i ksyzy razem wziętych. Co by Pan Bóg łaskawskim okiem nas. Tak. To pomoże zwalczyć bieską rodzinę. Ale gdzie by go postawić? A może by tam, na szczycie pagórka. Tam, gdzie krzyżują się drogi. Jak powiedziano, tak uczyniono. W kościółku zawsze świeciła się lampka, a ludzie pilnowali, żeby nigdy nie zgasła. Biesy nie mogły tego znieść. No i bardziej kościółek rozkwitał w maju, kiedy młodzież przychodziła gromadami śpiewać ile sił w płucach. To te pieśni rozchodziły się daleko i szeroko. Kuły biesów jak kolcami torniny lub głogu. To też działalność ich osłabła. Nic prawie o nich nie było znać. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. A żeby Cię diabli wzięli! Żebyś się zapał! Biesi tylko na to czekali. Zaraz zjawili się, żeby spełnić życzenie ze złostrony baby, która zapadła się w głąb ziemi razem z kościółkiem. Mieszkańcy wioski byli zrozpaczeni. Co prawda nie wiedzieli, co się stało, ale domyślali się. Wkrótce jednak zobaczyli dowód, że ich domysły były słuszne. W miejscu, gdzie stał kościółek, wyrosła złota lilia i do dziś tam rośnie. Chcieli ją przesadzić. Nie dało się. Biesi też nie ze wszystkim wygrali.
bo kiedy tylko kłogut zapieje, to wszyscy łoni tracą swoją moc. Ludzie w Bieśniku tyle wycierpieli, że postanowili wystawić jeszcze jeden kościół. Modlili się do świętego Michała Archanioła, aby przyszedł im z pomocą i stanął do walki ze starym biesem. Michał Archanioł wysłuchał modlitw. Przebity włócznią stary bies zwrócił łeb w stronę swej dawnej siedziby, Bieśnika. Scenę tę przedstawia rzeźba na froncie kościółka w Szalowie, do której to parafia Bieśnik należy. Starej Biesicy udało się uniknąć losu Myza. Może dlatego, że Michał Archanioł nie chciał bić się z babą. Uciekła do sąsiedniej wsi, położony w kotlinie, tak jak Bieśnik. A wieś tę nazwano Biesną. Bieśnięta zaś rozprosyły się po całym świecie. Wszędzie je teraz spotkać można. Złe słowo, przykre słowo, niewłaściwe słowo może być przyczyną katastrofy, nie tylko budowlanej. Dlatego starajmy się je ważyć.